Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku Sparta Wrocław mistrzem Polski. Grzegorz Walasek ponownie ukarany. Mateusz Jabłoński wybudził się ze śpiączki. Grand Prix ponownie w Australii? To możliwe. Artiom Łaguta mistrzem świata. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Dzisiaj lecimy szybko z newsami, same suche fakty. Pierwszym i niepodważalnym faktem jest, że Sparta Wrocław została tegorocznym drużynowym mistrzem Polski. Wrocławscy kibice po 15 latach w końcu doczekali się mistrzostwa. Ze srebrnymi krążkami skończyli zawodnicy Motoru Lublin, którzy po pięknej walce ostatecznie ulegli Spartanom. Wyczyn tym bardziej wart podkreślenia, gdyż jeszcze 5 lat temu Żużel w Lublinie był w zupełnie innym miejscu i nikt nawet nie śnił o powtórzeniu wyniku z roku 91, kiedy Lublin sięgnął po srebro. To właśnie wicemistrzostwo jest dotychczas największym osiągnięciem Koziołków. Czy tak też będzie w przyszłym roku? Jeśli ma się to odbyć w takiej atmosferze i w takiej walce, to ja nie widzę żadnego problemu. Drużyną, która awansowała do PGE Ekstraligi jest Arget Malesa Ostrów, która w pierwszym meczu zapewniła sobie taką przewagę, że już w połowie drugiego mogła cieszyć się ze złota. Natomiast do pierwszej ligi dosyć sensacyjnie awansowała drużyna AC Landshut Devils. Diabły pokonały w finałowym dwumeczu ekipę Kolejarza Opole. Artiom Łaguta mistrzem świata. Zawodnik Sparty Wrocław tytuł wywalczył w ostatnią sobotę na toruńskiej motoarenie. Tym samym Artiom to pierwszy Rosjanin w historii, który zdobył złoto mistrzostw świata. Drugie miejsce i srebro wywalczył Bartosz Zmarzlik. Brązowy medal tegorocznego cyklu został także dla Rosjanina Emila Sajfudinowa. W cyklu utrzymali się jeszcze Fredrik Lindgren, Taiwo Finden i Maciej Janowski. Już wiemy, że dzikie karty na następny sezon trzymali Martin Waculik, Anders Thompson, Robert Lambert, Leon Madsen i Jason Doyle. Do tego z Grand Prix Challenge do stawki weszli Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Max Frick. Jako zwycięzca tegorocznego cyklu SEC, Speedway Euro Championship Mikkel Mikkelsen również za rok występować będzie w cyklu Grand Prix. Jeszcze raz gratuluję dla medalistów tegorocznego cyklu. A teraz szybki news, firma Abramczyk wciąż będzie sponsorem tytularnym drużyny Polonii Bydgoszcz. Mateusz Jabłoński wybudził się ze śpiączki. To najważniejsza informacja tygodnia, miesiąca, a być może nawet roku. Nasze modlitwy zostały gdzieś tam wysłuchane i jak poinformował Mirek Jabłoński, żyje, obudził się, Mati ma się dobrze. Długa droga przed nami, ale najważniejsze, że możemy ją planować razem. Cieszymy się wraz z Mirkiem i życzymy Mateuszowi szybkiego powrotu do pełnego zdrowia. Dobre wieści napływają z Danii. Szef duńskiej federacji ogłosił, że w przyszłym sezonie wróci stara liga żużlowa, która z powodu pandemii nieco zmieniła swoją formę. Czy ta sztuka uda im się za rok? Poczekamy, zobaczymy. Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów dobiegły końca. Cykl składający się z 3 rund wygrał Polak Jakub Miśkowiak. Srebro wywalczył zawodnik Kolejarza Opole Mats Hansen. Brązowy medal padł łupem zawodnika Motoru Lublin Wiktora Lamparta. Gratulacje dla młodzieżowców. A skoro już jesteśmy w temacie juniorów, dobiegły również końca rozgrywki młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski. Zwyciężyła drużyna Włókniarza Częstochowa. Drudzy byli juniorzy Motoru Lublin, a trzeci młodzieżowcy pierwszoligowej Arget Malesy Ostrów. Gratulacje raz jeszcze dla tych młodych zawodników. Stal Gorzów już jakiś czas temu przekazała informację, że Bartek zostaje w Stali Gorzów. Po raz kolejny Bartek udowodnił, że pieniądze to nie wszystko. Jak donoszą plotki, klub Motor Lublin bardzo mocno kusił mistrza świata. Podobno na stole były ogromne pieniądze. Nieoficjalnie mówi się o 1,5 miliona złotych za podpis. Pozostaje nam pogratulować lojalności i życzyć powodzenia w przyszłym sezonie. Oskar Aitner-Golob odnowił licencję. Ostatni występ tego zawodnika miał miejsce w 2018 roku. Pomimo problemów, z którymi zmagał się zawodnik, dzięki wsparciu matki i paru innych osób, Oskar zdał pomyślnie egzamin na licencję Żet. Być może już w przyszłym roku zobaczymy Oskara gdzieś w składzie drugoligowej drużyny. Fani Czarnego Sportu trzymają kciuki. Grzegorz Walasek słynie ze swojego wybuchowego charakteru. Wielokrotnie w przeszłości wypowiadał się szczerze, nie gryząc się w język, za co często dostawał kary finansowe. Nie inaczej było w tym przypadku. Cała sytuacja zaczęła się podczas mistrzostw pierwszej ligi, w których to Grzegorz musiał wystąpić, mimo niechęci samego zawodnika. Wcześniej zwrócił się do GKS Rzetu z prośbą o zwolnienie ze startu zawodów. Prośba ta została odrzucona i Grzegorz po prostu musiał stawić się w Gdańsku. Jednak już podczas samych zawodów Grzegorz wyjechał do startu raz, gdzie zrobił taśmę.
po czym do następnych biegów już nie wyjechał, skarżąc się na zły stan zdrowia. Potem został przebadany przez lekarza, ale i tak już na torze się nie pojawił. Na szczęście, magicznie, na finałowy mecz Ostrowi z Wilkami, Walasek szybko wyzdrowiał. Po niedzielnym finale Grzegorz w wywiadzie udzielił następującej wypowiedzi. Powiedziałem Maciejowi Polnemu, że źle się czuję. Przyznał, że muszę napisać e-mail do centrali, bo tylko ona może mnie zwolnić z tych zawodów. Taki e-mail faktycznie został napisany, ale odpowiedź była odmowna i musiałem się stawić w Gdańsku. Wydaje mi się, że jeśli ktoś zgłasza problemy zdrowotne, to powinien zostać przebadany wtedy, a nie po fakcie. Jeśli Polnemu brakuje zawodników na zawody, to niech zaprosi Fijałkowskiego i Szymańskiego. Niech ubiorą kewlary i jadą. Kiedyś komuś stanie się tragedia. To właśnie za te słowa Grzegorz został ukarany kwotą 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, kibice Ostrowa uruchomili zbiórkę, by pomóc swojemu liderowi zebrać pieniądze na spłatę kary. A wy jak oceniacie tę sytuację? Czy lider Arget Malesy faktycznie źle się czuł, czy była to fikcja, by nie pojechać w zawodach? Ja mam swoje przemyślenia, ale dajcie też znać w komentarzu. Przerwa międzysezonowa to nie tylko odpoczynek, ale i czas na wszelkiego rodzaju operacje czy zabiegi, które były niemożliwe do wykonania podczas sezonu, ze względu na długą rehabilitację. Takim zabiegom podejmie się w najbliższym czasie Szymon Woźniak, o czym wspominał sam zawodnik. Ostatnio w mediach Piotra Pawlickiego pojawiły się zdjęcia, jak Peter czeka, a chwilę potem cieszy się z zabiegu zepsutego barku. Ciach, ciach i po sprawie. Teraz czeka mnie kilka dni odpoczynku dla regeneracji, a później intensywna rehabilitacja. Zapewne kapitan Byków sam czeka, by po wyleczeniu tego barku całkowicie móc wyjechać na zasłużone wakacje. Poznaliśmy prawdopodobny terminarz Speedway Grand Prix 2022. Jak wiemy, od przyszłego roku nie Canal+, a koncern Discovery będzie pokazywał cykl Grand Prix. Nowi promotorzy planują wprowadzić kilka znaczących zmian. Ale wróćmy do terminarza, bo tam na przykład z powrotem pojawiły się rundy w chorwackim Gorican, albo na przykład w Australii. A więc uwaga, prawdopodobny kalendarz na przyszły sezon Speedway Grand Prix. 30 kwietnia Grand Prix w Gorican, Chorwacja. 14 maja Grand Prix w Warszawie, oczywiście na Stadionie Narodowym. 28 maja Grand Prix w Pradze. 4 czerwca Grand Prix w Teterow, Niemcy. 25 czerwca Grand Prix w Gorzowie. 9 lipca Grand Prix w Toliatti. 13 sierpnia Grand Prix w Cardiff. 27 sierpnia Grand Prix we Wrocławiu. 10 września Grand Prix w Wojens. 17 września Grand Prix w Malili. 1 października Grand Prix w Toruniu. I kończymy 5 Grand Prix w Oceanii. Miejsce do ustalenia. Na pewno ciekawie byłoby zobaczyć Mistrzostwa Świata ponownie w Australii. Szczerze mówiąc, ja już w tym momencie jestem podekscytowany i czekam na rozpoczęcie przyszłorocznego cyklu Grand Prix. No i to na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Zapraszam na Instagrama, fani Czarnego Sportu. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!